Zapiszmy taką liczbę. I pytanie, ile albo jaką wartość reprezentuje każda z tych cyfr. Każda z cyfr tej trzycyfrowej liczby. Zacznijmy może od dwójki. Co ta dwójka reprezentuje? Czy ta dwójka to po prostu dwa, czy przedstawia ona coś innego niż dwa? Zatrzymajcie teraz ten film i zastanówcie się przez chwilę. Ok, prześledźmy to zjawisko wspólnie. Może nie od dwójki, może zacznijmy od siódemki. Siódemka znajduje się na pozycji jedności, i w związku z tym ta siódemka reprezentuje siedem jedności. Siedem jedności to po prostu 7. W sumie nie ma w tym nic zaskakującego. Przesuńmy się do pozycji dziesiątek. Na tej pozycji ta jedynka nie reprezentuje po prostu jedynki, reprezentuje jedną dziesiątkę, albo inaczej reprezentuje 10. Dwójka znajduje się na pozycji setek, na pozycji albo na miejscu setek. I w związku z tym to nie jest po prostu dwa, tylko to są dwie setki. Można zapisać to słowami: dwie setki albo inaczej wartość liczbowa przedstawiona za pomocą tej dwójki to 200. W liczbie 217 dwójka reprezentuje dwie setki, czyli 200. Teraz trochę inne pytanie. Zapiszę. Trzy różne liczby. Specjalnie nie mówię głośno, jakie to liczby i taka liczba, i chciałbym, żebyście zatrzymali teraz film i zastanowili się, w której z tych trzech liczb cyfra 7 reprezentuje wartość liczbową 70. Wrzućcie pauzę i zastanówcie się przez chwilę. Ok, przeanalizujmy sytuację wspólnie. Zacznijmy od liczby na samej górze. W tej liczbie Cyfra 7 znajduje się na pozycji jedności, więc reprezentuje 7 jedności, czyli po prostu 7. W takim razie nie reprezentuje ona 70. 70 to nie 7. W tej liczbie na pozycji jedności znajduje się dwójka, a na pozycji dziesiątek znajduje się 7, więc reprezentuje ona 7 dziesiątek. A 7 dziesiątek to to samo co 70. Czyli w tej drugiej od góry liczbie 7 reprezentuje 70. Cała ta liczba to 572, a cyfra 7 w tej liczbie oznacza 70. Sprawdźmy jeszcze ostatnią liczbę. W tej liczbie siódemka nie znajduje się na miejscu jedności, ani na miejscu dziesiątek, znajduje się na pozycji setek. Oznacza więc 7 setek, albo inaczej 700. I ma to sens, bo tak zapisaną liczbę odczytujemy jako 705.